4 kawałki łososia, nie za duże. Kosztują bez 5 centów 20 euro. No słuchajcie, no masakra po prostu, nie? Z tymi cenami. A w markecie kupi się do 12 euro maksymalnie i czasami nawet 6 sztuk łososia. Także no jest po prostu, tutaj Niemcy to tylko aby zgarnąć kasę, różne firmy w bambuko robią ludzi, ale Niemców nie przekonasz. Oni są wręcz przekonani, że wszystko to, co jest robione w Niemczech, ten cały ich system, który właśnie pracuje, to pracuje najlepiej na świecie i ich się po prostu nie przegada. No i słuchajcie, przyjechał dzisiaj samochód, dostawca, no i mieliśmy zamówić, wczoraj żeśmy rozmawiały z podopieczną, co zamówimy. No to zamówimy, załóżmy, brukselkę i mieliśmy zakupić właśnie tego łososia. No to załóżmy 20 euro za tego łososia i za tą brukselkę 5 euro. 5 euro, tak. No i 5,95, o, dokładnie. No to właściwie to 6 euro. No i przyjechał ten pan dostawca, a moja podopieczna, ale ona jest zupełnie świadoma wszystkiego. Ona ma nawet czasami lepszą pamięć ode mnie, od mojej pamięci. Się tak śmieje, ale no... No i oczywiście ona mówi, że poproszę dorsza, no bo 2 euro tańszy był. Ale ona już tam w głowie miała swoje poukładane, tylko że, bo oni są tacy, że oni mówią tak, a co innego zrobią. Oni mają taki właśnie tok myślenia i po prostu no, to nie jest takie szczere, bo jeżeli ja, ona mnie prosi, żebyśmy uzgodniły co zamówić i tak dalej i już było uzgodnione, ja nawet karteczkami tam zaznaczyłam w tym katalogu, a ona zamawia zupełnie co innego, no. No i zamówiła jeszcze jedną rzecz, czyli razem 3 produkty, bo jeszcze dobrała takie ciasto z owocami i słuchajcie, za te rzeczy zapłaciła bez 25 centów 50 euro. No i właśnie ten dostawca chciał wydać 25 centów reszty, a moja podopieczna mówi, nie, że to jest dla niego. A się szarpnęła, no tak. No i ja później do niej mówię, czy ona wie, ile ona wydała. A ona mówi, że tak, naturliś, oczywiście, że ta firma to jest bardzo dobra. Ona ma w ogóle bardzo dobre produkty. Tak, i ona zamawia już tyle lat od tej firmy, i no niestety to wszystko kosztuje i trzeba zapłacić. A ja się tylko pod nosem zaśmiałam, sobie myślę, tam nie mój biznes, nie moja sprawa, czy ja to będę jeść, czy nie będę jadła, to już tam mniejsza z tym. No i właśnie to tak u nich pracuje. No oni nie dadzą sobie, załóżmy, powiedzieć, że coś tam, że gdzieś tam, ale w ogóle jak kiedyś tutaj byłam i mówiłam, że te lody są identyczne, przecież Mövenpick to jest Mövenpick. To jak powiedziałam jej, że o połowę są tańsze, a jak jest w ogóle oferta jeszcze niżej, to ona powiedziała, że absolutnie to nie są te same lody. No i nie ma co w ogóle rozmawiać, nie ma co gadać, nie ma co tłumaczyć, bo po prostu się im nic nie przetłumaczy. Pokażę wam coś. Stokrotki. O, fajne, nie? Takie małe kwiatuszki. Same rosną. Słuchajcie, następny numer, nie? Ale ja daję tylko takie przykłady, co w ogóle się wyprawia.
Na przykład pytam się, co robimy na obiad, a ona mówi do mnie, że a to co wymyślę, to to będzie, bo jej smakuje i tak dalej. Ale pamiętaj, Izabela, bisien, to znaczy tylko trochę. A ja mówię, a co, ty nie jesteś głodna? Ona mówi, nie, ich bin full. Czyli ona jest pełna, a ja mówię, no tak, no ale ten obiad będzie dopiero za 2 godziny. Ale to nic nie szkodzi, że bisien. No dobra, no to ugotowałam i tak wtedy ugotowałam jakoś makaron, sos z pomidorów, z czosnkiem, później na to łyżeczkę śmietany gęstej można dać, no ja akurat tak lubię. No i zrobiłam sałatkę z zielonej sałaty, pomidorki, ogórek konserwowy, papryka, cebulka, taki dziki czosnek rośnie u niej w ogrodzie, takie liście ciemnozielone, bardzo smaczne. Też to wkrajam. No i daję taki balsam winogronowy, ciemny, do smaku. Trochę cukru, trochę soli, no i bardzo smaczna sałatka wychodzi. I mam bardzo często do obiadu, podaję to. No i słuchajcie, jak zrobiłam ten obiad, to postawiłam na stole. A ona mówi, oj, ale dużo. A ja mówię, dobrze, tylko troszeczkę zjesz, a reszta najwyżej, jak zostanie, to jutro sobie zjemy po południu i tak dalej, nie? Słuchajcie, jak ona zaczęła to jeść, ale to jest tylko przykład, bo to się dzieje nagminnie, notorycznie, także to jest normalka już dla mnie. No, ale ktoś jakby przyjechał tak pierwszy raz do pracy i by zobaczył, co tu się wyprawia, co tu ludzie w ogóle, jak się zachowują i co mówią, to by się za głowę złapał, nie? No ja jestem obcykana już z tymi Niemcami, także ja to tam, zresztą trzeba być też dobrym obserwatorem i myśleć jeszcze ponad to, co oni tam ewentualnie w tej głowie sobie myślą, kalkulują i tak dalej. No, ja już mogę powiedzieć, że u Niemców w myślach czytam. No, poważnie wam mówię. No i słuchajcie, ona tak jadła, aż uszy się trzęsły. I słuchajcie, no wzięłyśmy pod okładce. I ja myślałam, że ona powie, że ona jest już tak najedzona. A ona mówi, a tu nie ma już makaronu? A ja mówię, no ale powiedziałaś, że ma być bisien, a zjadłaś podwójną porcję i jeszcze ci mało? Ona tak, mało. No to co? No to może przyniosę coś jeszcze z kuchni. No to przynieś mi jogurt. No słuchajcie, takie 2 porządne porcje, a kobiecinka jest szczuplutka. No i ładuje w siebie dosłownie w ten swój kałdun, w ten żołądek. No i normalnie funkcjonuje, no naprawdę, tak jedzą dużo, tylko im postaw i wszystko ze stołu znika. Niedawno, słuchajcie, córka upiekła ciasto, nie? No i tak się kroi, to syn się poczęstował, no córka pojechała już do domu, no ale no to jeszcze tego ciasta było na 2 dni. No i jakimś cudem został jeden kawałek ciasta, słuchajcie. No i ja mówię do niej, że to najwyżej ja jutro sobie zjem jogurcik z owocami, a ty dostaniesz jeszcze ten kawałek ciasta, no bo ona oczywiście ze smakiem je takim, żałuje jej. No to co jej będę żałować, tak? No i słuchajcie, schowałam ten kawałek ciasta do lodówki. Na drugi dzień mówię do niej, że o 3 godzinie, bo o 3 godzinie tutaj przeważnie jest właśnie kuchen und Kaffee oder Tee. Czyli ciasto z kawą albo herbatą. No i to jest ich taki czas,
No i ona mówi, że dobrze, dobrze, dobrze. No i słuchajcie, a że syn mieszka piętro niżej, zbliża się godzina trzecia, ja tak patrzę do lodówki, nie ma ciasta. No oczywiście syn zakosił, w ogóle nic nie mówił, w ogóle tutaj, ja nie wiem, to wszystko z oczu znika. Naprawdę, no i powiedziałam mojej podopiecznej, że nie ma ciasta, a ona mówi, a no tak, tak, to na pewno syn wziął, dobrze, dobrze, niech zje, niech zje. No ja, no oczywiście, że niech zje. No to zrobiłam, załóżmy, owoce, pokroiłam gruszkę, pomarańcz czerwony pokroiłam, co tam jeszcze było, o, kiwi i dałam łyżkę stołową albo i ze dwie jogurtu naturalnego. No akurat tutaj syn kupuje jogurt grecki naturalny, jest przepyszny. No, no i, no i co? No i to tak, tak tutaj się dzieje, nie? Albo codziennie po kilka razy idzie do takiego przedsionka pomiędzy korytarzem a tarasem. No i tam w tym przedsionku są różne owoce, warzywa. I wyobraźcie sobie, codziennie ta moja podopieczna chodzi po kilka razy, no bo ja tak sobie pomyślałam kiedyś, co ona tak chodzi w to mi z powrotem. Ona stoi i liczy, ile jest jabłek, ile gruszek, ile ogórków. No mówię wam, normalnie jaja jak berety. Pojechaliśmy kiedyś na takie jeziorko, a to tam 10 minut drogi samochodem, syn nas zabrał, no i tam taka kafejka była, no i ten syn mówi, że usiądziemy tutaj, zjemy sobie kawałek ciasta, kawę wypijemy, albo jakiś napój pomarańczowy, czy wodę mineralną, a ta moja podopieczna, nein, nein, że do domu jedziemy. On się tak patrzy na nią i mówi, no ale dlaczego, no przecież usiądziemy sobie. Ona, nie, 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 że już, już wystarczy, do domu uciekamy. On mówi, nie, tu normalnie, on na spokojnie, zupełnie, a ona dostała takiego ataku paniki, że on będzie pieniądze wydawać, słuchajcie, na tą kawę. Na te ciasto w tej kafejce, słuchajcie, normalnie jaja jak berety. A on mówi, powiedział tam do niej, żeby ona się uspokoiła, że absolutnie idziemy do tej kafejki i już. No i słuchajcie, siadamy, zamawiamy po kawałku ciasta, ona nie, 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 że ona nie chce, ale jak zobaczyła, że i ja zamówiłam sobie i on, no to ona oczywiście też. No to przynieśli po serniku i po napoju, żeśmy taki napój jakiś taki pomarańczowy on był, ale on nie był pomarańczowy, tylko w kolorze pomarańczowym, o, nie o smaku, tylko w kolorze. No i słuchajcie, i jak kelnerka przyniosła te ciasta, te serniki, to ona tak patrzy i no jeden był trochę większy, wiecie? I ona, słuchajcie, Izabela, Izabela, że ten jej jest większy, to że ona mi go da, a no ten akurat mój był większy, a ja mówię, tak, 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 proszę, proszę, jedz, jedz z apetytem, ze smakiem. No i słuchajcie, no takie jaja doskonale widzą, doskonale słyszą, także no widziała, że on był trochę większy i ona już no w ten sposób powiedziała, no słuchajcie, normalnie jajca, nie? Słuchajcie, na chwilę przerwa, bo przyszły kurki, a ja tutaj przyniosłam im ziarenka, ale takie dobre ziarenka, słonecznik, dynia, sezam. O, zobaczcie. No a gdzie jest czwarta kurka? Gdzie żeście zgubiły swoją siostrę czy kuzynkę? No? No? Kwa, 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 kwa? No i takiego chleba. O, zobaczcie, jak skubią. No, skupcie, skupcie. Gospodarz będzie miał smaczne jajeczka. No, no, o.
Koko, 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 koko. Ja. Koko, koko. No. No. Dobre, co? Ej, ty znowu za tą bransoletkę chcesz mi dziabnąć? Ja ci zaraz dam. No patrzcie, jak się podoba ta moja bransoletka, no. Ojej. No. No, dzióbcie. Dzióbcie. No, koko, 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 koko. No. Hej, a ty dokąd? Dokąd? Chodź tu. Ojejku. Ja się boję, żeby one mnie nie dziabnęły tym dzióbkiem. No co? Ale gdzie jest czwarta kurka? Chyba nie poszła na rosół. Ojoj. No dobra, niech one sobie tutaj dziobią. No i słuchajcie. Wiecie co? Jak z łapczywości tej mojej podopiecznej się trzęsły ręce. Jak ona jadła z tą łyżeczką te ciasto, bo ona cały czas w głowie miała to, że jej syn tyle pieniędzy zapłaci. Wiecie co, no gdzieś około 30 euro to spokojnie. No i takie chytrusy są ci Niemcy, no naprawdę. O, albo z moją koleżanką, kiedyś żeśmy poszły do jej sąsiadów. Czy ktoś widział dziobdziaka? Czy ktoś widział dziób? No dobra, kładę się dalej. No i właśnie z tą koleżanką poszłyśmy do jej sąsiadów. No i oni oczywiście tam było ciasto. Poczęstowali nas tym ciastem, no i po sznapsie. No i oni tak wyciągają taką karafkę. Tam był sznapsik, no wódeczka. I po kieliszeczku i po nalaniu karafka trafiła z powrotem do barku. Nie tak jak u nas w Polsce stoi na stole i hulaj dusza, butelka musi być wypita, albo ze dwie, albo i pięć. No wiecie, jak to jest u nas w kraju, tak? No i żeśmy tam sobie porozmawiali, bo to było małżeństwo i później znowu po drugim sznapsie i wstał gospodarz domu, z barku wyciągnął karafkę i nalał po drugim kieliszku i znowu schował tą karafkę do barku. No, takie zwyczaje są u nich, no ale to w sumie jest dobre, bo no bo wiadomo, o co chodzi, no. Aby tylko się napić czy nachlać tej wódki, a tu jest to wszystko z umiarem. No, nie mówię o takich różnych festynach, gdzie oni na przykład piwo, są na przykład takie festyny w miastach wiosenne, letnie czy zimowe, no to oni, można powiedzieć, chleją piwo. Nie piją, tylko chleją. Tam się po prostu rozlewa piwo w kuflach i oni tam balują, śpiewają, ale tam wszyscy się zbierają w takich specjalnych miejscach zadaszonych, albo po prostu załóżmy na jakimś tam placu są porozstawiane stoły, ławki pod namiotami takimi zadaszeniami i wtedy dopiero jest tutaj hulaj dusza. No, ale to jest tak sporadycznie, raz na jakiś czas organizowane są właśnie takie festyny, żeby właśnie w grupach, ale to bardzo dużo ludzi przyjeżdża, no i balują, świętują i hulaj dusza bawią się. Jeszcze nie tak dawno taka kobieta, która też jeździ właśnie jako opiekunka do Niemiec, no to mówi, że przychodziła tam babka, która sprzątała na przykład mieszkanie, czy tam dom. No przeważnie dom. No i słuchajcie, no i ta znajoma któregoś razu wzięła odkurzacz
i coś tam odkurzyła pod stołem, bo tam jakieś okruchy były po jedzeniu i tak dalej. Jak to podopieczna zobaczyła, od razu konszachty z rodziną, zaczęli tam po swojemu tam dialektem mówić i od tamtej pory, jak ta moja znajoma, no tam taka internetowa znajoma, odkąd wzięła odkurzacz raz, to już musiała tym odkurzaczem zasuwać za każdym razem. Przestała przychodzić kobieta, która sprzątała, no bo po co, jak opiekunka garnie się do roboty dodatkowej, no to 30 euro zawsze jest zaoszczędzone. Nie myślcie sobie, że ta opiekunka dostała te pieniądze. Nie, to już jest po prostu chowane do kieszeni z chytrości. No i do widzenia. I następna opiekunka, jak załóżmy przyjechała tam, no to już nie było w szczegółach, że tam przychodzi pani do sprzątania. Już po prostu ta opcja była wykreślona. No. Generalnie Niemcy są cwani, chytrzy i przebiegli. No niestety, oni mają już to we krwi. Aby zagarnąć do siebie, a jak najmniej od siebie. Albo najlepiej wcale, o, no ale tak się nie da. U Niemców jest wszystko wyliczone. Oni nawet liczą, słuchajcie, ziemniaki. Na jedną osobę, po jednym ziemniaku, albo tam po dwa ziemniaki. Oni mają to wszystko wyliczone i później patrzą, ile ziemniaków zostaje i wtedy wiedzą, kiedy muszą dokupić te ziemniaki, żeby starczyło na przykład na następny dzień, albo już po prostu na cały tydzień. No, no. Mówię wam, komedia. Tam no, oczywiście niektóre rzeczy no, to są, można przyjąć za normalność, no ale ta pazerność ich na te pieniądze, oni, aby jak najmniej zjeść, znaczy nie, wcinają za trzech czasami, ale jak najmniej wydać pieniędzy, a jak najwięcej wpłacić na konto. O, teraz dobrze powiedziałam. No ale tak też się nie da do końca. No ale tyle, ile mogą, tak robią. Ci ludzie, którzy mają ogrody, to najlepiej jak najwięcej krzewów owocowych, drzew owocowych, żeby później zrobić właśnie z tego konfitury, aby nie kupować w sklepie, no bo drzewo co? Drzewo samo da owoce, prawda? Krzewy obrodzą się w owoce i się pozbiera. No i to jest taka, no taka oszczędność. No, ogród jest, drzewa są, no i po co kupować jakieś tam dżemy, marmelady, no, jakieś tam ciasto upieką, no to mają owoce z drzew. No nie, no to jest w sumie, wiecie, no fajne, ale ja po prostu z obserwacji widzę, że jak już mają kupić dżem, załóżmy truskawkowy, gdzie truskawek nie mają w ogrodzie, czy jakiś tam brzoskwiniowy, no to jejku, to jest święto albo to jest luksus. Ale mimo wszystko, jak coś tam się dzieje nie po mojemu czy coś, to ja przyjmuję to normalnie. Dla mnie to jest taka odskocznia, pośmieję się trochę. No dla mnie to jest taki komiczny teatr. No, biorę to w żarty, obracam, no bo czym tu się przejmować, słuchajcie. Jak ja i tak wrócę do siebie po krótkim czasie i będę robić po swojemu wszystko. No niestety, no każdy ma jakieś swoje nawyki, przyzwyczajenia, no i tego się nie zmieni. Ale generalnie ja mam dobrze. Tu, gdzie trafiam, szanują mnie bardzo, bo wręcz nawet walczą o to, żebym znowu wróciła do nich. No i generalnie mam z nimi dobrze. Także jest mi przyjemnie, mam pauzy codziennie po 2-2,5 godziny, dzień wolny, calusieńki, od rana do północy nawet mogę wrócić. Jeżeli gdzieś się nawet wybieram, to o północy mogę sobie wrócić.
jeden dzień wolny w tygodniu. Także no jest okej, fajnie. No. Ja wszędzie, gdzie byłam na zleceniach, to bardzo fajnie wynagradzali mnie za to wszystko. Także narzekać absolutnie nie mogę. Dobra, kończę ten filmik. Myślę, że Wam się podobało to, co opowiadałam. No i co? Leżę na tej ławce i dalej się opalam. No to cześć Wam. Do następnego.